Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kościół potrzebuje wiary. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Chrystus, Odkupiciel człowieka, jest obecny w Kościele, który obmył swoją własną krwią na krzyżu. W imię Chrystusa też głosi Kościół człowiekowi co roku orędzie Wielkiego Postu, Ewangelię nawrócenia i przebaczenia. W Chrystusie znajduje zarazem nadzieję swojej własnej odnowy i pewność posłannictwa. I będzie Kościół zarazem wskazywał na Chrystusa, który z miłości ku nam chciał być poddany próbom i cierpieniu. Christum Dominum pro nobis tentatum et passum venite adoremus. Przeróżne są doświadczenia, próby i cierpienia ludzkości, narodów, ludów, rodzin, każdego człowieka. Przeróżne także są próby, którym Pan poddaje swój Kościół od wewnątrz i od zewnątrz. Kościół żyje wśród ludzi i ludów. Kościół jest świadkiem pokoleń i stuleci. Nie może być wolny od prób, doświadczeń i cierpień. Trzeba, ażeby Kościół naszych czasów był w pełni świadom próby, przez którą przechodzi. Żeby był także świadom kuszenia, które ten czas mu gotuje. Kościół nie może być wolny od pokus, jeśli sam Pan przyjął je na siebie. Świadomość podlegania pokusom jest poniekąd pierwszym warunkiem pokuty, czyli nawrócenia.